Rozpoczynamy nasz przegląd komiksów polskich twórców. Dzisiaj cztery pozycje przygotowaliśmy. I zaczynamy od Dolnego Śląska. Czyli komiks Breslau Triangle z wydawnictwa Bazgrole. Ogółem wydawnictwo, parę słów na temat powstania tego komiksu, ponieważ jakby wydawnictwo Bazgrole to jest grupa twórców niezależnych, którzy sami po prostu siebie wydają i robią komiksy o często o sobie samych. Tak jest. Albo o niebezpiecznym kurczaku. Albo też inne, ale głównie osoby sobie samych, tym niebezpiecznym kurczaku, i robią to w takim właśnie tonie undergroundowym. Chodzi tu o to, że czerpią garściami z różnych, tam parodiując różne tytuły, śmieją się z rzeczy, z których teoretycznie nie powinno się śmiać. Także Breslau Triangle nie jest poprawny politycznie, jest bardzo zwariowany. Ci, którzy czytają właśnie komiksy Phila, Ksandra, ojca René czy Roberta Sienickiego, którzy widzieli, czytali ich wcześniejsze publikacje, to na pewno będą odczuwać wielką przyjemność, ponieważ jakby ten styl jest zachowany, pisania o sobie. Są nawiązania między tymi historyjkami i do mnie na przykład coś takiego bardzo przemawia. Już tego typu formę, tego historię obronili parę lat temu nawet, kreując swoje własne uniwersum, swój własny świat, aczkolwiek to może być dosyć problematyczne i dziwne dla kogoś, kto jakby rozpocznie swoją przygodę z Bazgrolami od komiksu Breslau Triangle na przykład. No właśnie, ja mam z tym taki mały problem zawsze, jak są jakieś komiksy, gdzie są wsadzane jakby takie niby to takie mrugnięcia okiem do jakiegoś tam wąskiego grona, tylko problem jest wtedy, kiedy to mrugnięcie okiem jest tak naprawdę, nie wiem, opiera się na nim połowa komiksu albo większość komiksu. I to jest coś, co mówiłem przy okazji Robaczków, tak? Gdzie takie trochę mi się to wydawało niewyrównane, że z jednej strony mamy komiks, w którym jest jakby takie narzekanie na to, że tak mało ludzi czyta komiksy, ale z drugiej strony w tym samym komiksie są jakby wsadzane takie wątki, które nowy czytelnik w ogóle ich nie zrozumie. I tutaj akurat nie będę się bezpośrednio odnosił do tego komiksu, bo akurat który ty trzymasz w ręku, nie czytałem jeszcze od Bazgroli, więc nie wiem, jak tam wygląda ten motyw. Mam nadzieję, że nam o tym opowiesz, ale ja tak zawsze właśnie z dystansem podchodzę do tego typu albumów. I no fajnie jest, kiedy ja wyłapuję takie smaczki, jakby rozumiem co po niektóre tutaj rzeczy, tylko kiedy jakby tego jest za dużo, średnio mi się to podoba, tak w obiektywnym rozrachunku. No to jest tak, że osoby, które są świadome istnienia w ogóle środowiska komiksowego i też w jakiś tam sposób ogarniają, co się dzieje, ogarniają twórców, wydawców, to jakby skumają faktycznie mnóstwo żartów, mnóstwo nawiązań, no bo tu epizodycznie występują takie postaci jak Teo, Łazur, Istat, Jaszczu, występuje Dem, są znajomi po prostu, prywatni, również twórcy komiksowi, wiesz, jakby albo wydawcy, naszych tutaj autorów, którzy są równocześnie głównymi bohaterami. Żebym tutaj nie został się zrozumiany, nie mam nic przeciwko tego typu żartom. Nie, wiadomo, no każdy może robić komiksy jak chce, tylko że właśnie ten problem następuje, kiedy na przykład ktoś chciałby jakby trafić do nowego czytelnika, ale no nie trafi z nim chyba za bardzo takim materiałem. No właśnie, a jaki mamy tutaj humor? Zwariowany. Po prostu można znaleźć... Bazgrolowy po prostu. Bazgrolowy, tak. Opierający się również na tekstach, na właśnie takim egzotycznym słowotwórstwie oraz różne, w jaki sposób można zapisać fonetycznie, używając alfabetu innych krajów do tego, żeby napisać przekleństwa polskie. Scenariusz nawiązuje do rzeczywistości. Otóż wydawnictwo Bazgrole się rozpadło w zeszłym roku, o czym poinformowali na festiwalu Złote Kurczaki, którego festiwalu są organizatorami. Ale Złote Kurczaki odbiły się i w tym roku. Oficjalnie dali informację, że wykupiła ich firma, wydawnictwo Gryzmole, co oczywiście już trąci takim ich żartem i powoływaniem się na jakieś takie, nie wiem, nawet na autorytety. Na przykład wstępik do tego komiksu, jeśli dobrze pamiętam, napisał Grzegorz Rosiński. Tak, i tak to jest jakby też mnóstwo takich dowcipów, że no Grzegorz Rosiński, autor Torgala, oczywiście nie był w stanie napisać
takiego wstępu, takie przekłamanie świadome i w ten sposób kreowanie naprawdę takiego niesamowitego uniwersum, w którym praktycznie wszystko może się znaleźć. Mamy tutaj parę rozdziałów, które są ze sobą powiązane. Każdy z tych rozdziałów rozpoczyna krótki komiks Ojca Arenę, Abenteuerzeit. Tak, widzę tutaj piękne zapożyczenie postaci Fina i Jake'a z serialu animowanego Adventure Time. Mam nadzieję, że Cartoon Network nigdy nie dotrze do tych albumów i nie zobaczy, co tam jest. No bo... to, Ojciec René jedzie grubo. Tak, to był swoim szok. No, a historia polega na tym, że śledzimy losy naszych bohaterów, twórców, losy po tym, jak Pazgrole się rozpadło. Czyli Ksander przyjechał do Poznania, zaczyna mieszkać ze swoją dziewczyną, planuje zaręczyny, ogarnia swoje życie, ale niestety demony przeszłości, czyli reszta jego przyjaciół, reszta ekipy Pazgrole, cały czas chcą, potrzebują jego pomocy, żeby on wrócił do Wrocławia. Tutaj taki dowcip, który się pojawia w każdym z tych historii, to za każdym razem, kiedy Ksander ma trafić do Wrocławia z powrotem, to zakłada czepek i przepływa całą tą drogę z Poznania do Warszawy. I taki ma środek lokomocji. Stylowa. Ogółem bardzo fajny album dla ludzi faktycznie, którzy siedzą w środowisku. To kurczę, mnóstwo dowcipów tutaj się wyłapie. I przyznam, że to jest wizytówka też Bazgroli, wizytówka poszczególnych twórców. Te ich specyficzne poczucie humoru, które myślę przyciąga do siebie. W tym wypadku w Breslau Triangle, w tym zbiorku, który już nie przypomina Zina, tylko w zasadzie pełnoprawny komiks, został elegancko, bardzo ładnie wydany. Ale swoją drogą, nie wiem, czy zauważyłeś, zobacz co jest napisane tutaj. Tu. Widziałeś? Cena do ustalenia. No, jest świetną przygodą. W ogóle polecam twórczość tej grupy artystów niezależnych. Żeby nie było. Po prostu naprawdę chłońcie to, co oni robią garściami, bo to jest naprawdę bardzo fajny staw. Osobliwy. I znajdziecie, jeśli już nachłoniecie się tego wszystkiego, to Breslau Triangle będzie właśnie w tym momencie jeszcze ciekawszy, jeszcze fajniejszy. Dla tych, którzy sięgną po raz pierwszy, no to na pewno natraficie na dozę fajnego humoru. Mnóstwo zaczerpnięć z różnych tam dzieł popkultury. Nawiązań do środowiska komiksowego. Nawiązań do różnych właśnie filmów, komiksów, nie pamiętam, czy też gier. I tego typu poczucie humoru, jeśli lubicie takie parodie, śmianie się głównie, właśnie, bo o tym zapomniałem powiedzieć, bo tak cały czas mówimy o tym, że oni są głównymi bohaterami, sami autorzy, ale oni na maksa szydzą z siebie. I to mają niesamowity dystans, naprawdę, chyba Robertowicz najbardziej oberwało Belemu. Tutaj muszę przyznać, że popłynęli, ale to, tak naprawdę każdemu się dostają, się ze wszystkim, z siebie nawzajem po kolei śmieją. I album został tak stworzony, że strona po stronie, znaczy co parę stron zmienia się rysownik. Także jeśli orientujecie się, kto jaki ma styl, no to śmiało w tym momencie jesteście świadomi, że o, teraz tę historyjkę, te strony rysuje Ksander, teraz te rysuje Belle, tutaj mamy Fila, tutaj Jezu, jest... jaki hardcore. Tu jest ojciec René, to nie po stylu, nie tylko po sposobie rysowania, ale po treści łatwo rozpoznać na pierwszy rzut oka. No humor to jest specyficzny, warto przypomnieć, że komiks jest niepoprawny politycznie. I właśnie, trzeba zaznaczyć, dla dorosłych tylko raczej. Bardzo dla dorosłych. No stara się być, znaczy stara się. No jest bardzo undergroundowy, nie tylko jeśli chodzi o właśnie... Jest tak undergroundowy, że prawdopodobnie niżej nie zejdziecie. No nie, no bo po prostu w ostry sposób naśmiewa się z różnych tematów i to w tym momencie jest jakby wizytówką komiksów undergroundowych. Czyli jak najbardziej komiks... artystów niezależnych, także tym bardziej. W zasadzie rozglądajcie się Breslau Triangle. Nie jest to rzecz, którą można dostać w każdym kiosku, ale macie w tym momencie gwarancję. To jest jedna z tych rzeczy, co oni wydają to własnym sumptem i w tym momencie macie świadomość, że wspieracie konkretnie danych autorów. No i komiksowa Warszawa tuż. Też będą mieć swoje stoisko. Możecie się przyjrzeć całej jakby gamie propozycji od Bazgroli, bo mają też albumy takie odmienne klimatem od tego, znaczy albumy,
bardziej bym mówił tutaj te właśnie takie zeszytowe jakby wydania zinowe. Więc wybór mają dosyć szeroki. Ale żeby wziąć w końcu, mieć w ręce, no czy pomijając jeszcze Zaklęcie Boga Pytona, ale żeby cały album taki, nie zinówkę, która przyjemność kończy się w paręnaście chwil po przeczytaniu tych paru dziesięciu stron, tutaj mam naprawdę gruby komiks. Plus jeszcze z tyłu galeria okładek. Co mi się w ogóle podoba, to jest właśnie jedno z tych nielicznych wydawnictw, takich niezależnych, które jakby stwierdziło, że okej, robimy swój merchandise. I na przykład ostatnio właśnie na Dniu Darmowego Komiksu widziałem, jak siedzieli na przykład ze swoimi własnymi skarpetkami na sprzedaż. Tak, tak, są pluszaczki. No, nawet, pluszaczki, więc no... Czego chcieć więcej tak naprawdę? Nie, zapraszamy, żeby zainteresować się w ogóle ich twórczością. Bazgrole przez 2L na Facebookach, innych tam internetach ze spokojem znajdziecie. Także póki co też polecam oczywiście lekturę ich komiksu Breslau Triangle.